12 nowych mieszkań powstało w dzielnicy Sobięcin, w budynku, który do niedawna straszył swoim wyglądem. Obecnie jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów mieszkalnych w tej części miasta. Prezydent Wałbrzych Roman Szałomiej zapowiedział wyburzenie tzw. Palestyny, czyli najbardziej zniszczonej części Sobięcina. Są jednak pewne wyjątki, czego przykładem jest oddany właśnie do użytku po kapitalnym remoncie budynek przy ulicy 1 Maja 82. Ten budynek był kompletną, całkowitą ruiną, niewiele się różniącą od tych budynków. Ma tylko jedną różnicę. Jest przy głównej ulicy, a pani konserwator zabytków, chroniąc Sobięcin jako dzielnicę miejską, podała taki warunek, że wzdłuż ulicy 1 Maja budynki mają być zachowane. I my to całkowicie rozumiemy. To wszystko, co jest za nami, wszystko będzie rozebrane. Kiedy będzie rozebrane? Wtedy, kiedy zbudujemy dla tych lokatorów, którzy mają umowy i płacą, zbudujemy takie nowe mieszkania. Koszt remontu, a właściwie odbudowy całego budynku, to około 4 milionów złotych. Dopłata z Banku Gospodarstwa Krajowego to ponad 2,5 miliona. Powstało tu 12 mieszkań komunalnych w wysokim standardzie. Budynek był kompleksowo przebudowany. Tak naprawdę zostały gołe cegły, zostały zbite wszystkie tynki, wyciągnięte stropy, zasypane piwnice i od nowa budynek został jakby wybudowany. Jest nowy układ funkcjonalny, zostały wprowadzone łazienki, nowe ogrzewanie, pracuje tu pompa ciepła powietrzna. Na dole w piwnicy zostały zlokalizowane bufory, sam agregat zewnętrzny jest zlokalizowany na szybie windowym. Został wybudowany żelbetowy szyb windowy wraz z windą. Jak widzimy tutaj, jest kilku lokatorów, czy będzie mieszkało kilku lokatorów z niepełnosprawnościami, więc na pewno z tej windy będą korzystali. No i przede wszystkim łazienki, do tego, czego jeszcze wielu lokatorom w Wałbrzychu niestety brakuje. Nowi lokatorzy są zadowoleni z warunków, w jakich przyjdzie im teraz mieszkać. Ja już byłam zachwycona, kiedy to już remontowali tym budynkiem i tak sobie marzyłam, Boże, jak ja bym chciała tu mieszkać. I się spełniło życzenie, że parter i bardzo funkcjonalne, bo ja już oglądałam wcześniej. To dla nas takich pechowych ludzi, powiedzmy, tego super. A gdzie jeszcze pani mieszkała wcześniej, jakie tam były warunki? Nad Rzymały, to jest tam na Podgórzu. Piękne mieszkanie miałam, dwupokojowe, widoki piękne, balkon duży, ale ze względu na choroby, no, parter nam. Bardzo nam się podoba to mieszkanie. Jest piękne, czyściuteńko. Dawno już tu nie mieszkałem w takim mieszkaniu, bo kiedyś mieszkałem na Kolejarskiej do tej pory jeszcze, ale tam jest zupełnie inaczej. Zupełnie jestem zachwycony tym mieszkaniem i tym przydziałem do tego mieszkania. Bo tam mieliśmy w mieszkaniu czysto, ale na korytarzu i na zewnątrz to było okropnie. A tu jestem zachwycony, bo wszędzie jest pięknie. Jestem zadowolony. Oglądałem mieszkanie wcześniej, a jak miałem propozycję mieszkania w innych miejscach, jak mi się nie podobały, to mówiłem. Tu mi się no, podoba. No ja tym bardziej, że ja tu się urodziłem na tej Palestynie, mówię. Ciężko się stare drzewa przestawia gdzieś indziej. Wysoki standard niesie też z sobą wysokie opłaty za użytkowanie lokalu komunalnego. W przypadku tego budynku mieszkańcy będą płacić 15,17 zł za metr kwadratowy plus opłaty za media. W przypadku tych mieszkań mierzących około 50 metrów czynsz wyniesie prawie 800 zł.